Pierwsze dni letniej kanikuły nie przynoszą dobrych wiadomości. W niedzielę w Augustowie doszło do tragicznego zdarzenia na kanale Bystrym. W godzinach popołudniowych dwaj wypoczywający nad wodą mężczyźni, nie zważając na wcześniej spożyty alkohol, postanowili się ochłodzić kąpielą w wodach kanału. Do drugiego brzegu niestety dopłynął tylko jeden z nich. Gdy zorientował się, że drugi nie dopłynął do brzegu, postanowił wrócić do wody i szukać kolegi. Sytuację zaobserwował z drugiego brzegu policjant, który miał dzień wolny od służby. Mimo to nie zawahał się, wskoczył do wody, wraz z nim kilku innych świadków, informuje policja. Niestety wyciągnięty z wody 55-latek, pomimo podjętej reanimacji, zmarł. Tragicznie skończyła się również penetracja jeziora Hańcza dla jednego z wypoczywających tam nurków. Według relacji policji mężczyzna zasłabł podczas wynurzania się. Akcja ratunkowa nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, z wody wydobyto ciało mężczyzny. Na drogach również źle zaczęły się tegoroczne wakacje. W poniedziałkowy poranek na drodze krajowej nr 68 motocyklista wykonujący manewr wyprzedzania uderzył w pojazd skręcający w lewo. Jadącej Volkswagenem kobiecie nic się nie stało, ale zaledwie 31-letni kierowca jednośladu za pośpiech i brak ostrożności zapłacił życiem.